Yo, 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 witajcie z tej strony Szczuri. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiesiek 3. Dzisiaj kontynuujemy poszukiwania kochanek Jaskra. Teraz biegniemy do Elihal. Zobaczymy, czego ciekawego się dowiemy o Jaskrze. No, niedaleko. Biegusiem, biegusiem. Cześć. Skróty. Jest jakiś domek. Wbijamy na kwadrat. Oczywiście od drugiej strony musiałem podejść. Witam, witam i zapraszam. Co to jest? Na kobiety to nie wygląda. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. No, transformacja będzie. Teraz lepiej? No, nie wierzę w to. Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy, jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś. Ciekawy w temat. Był nawalony jak szpadel. Dobra. Nie chcę dalej nic wiedzieć. Chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. No. Dobra. Wypytujemy. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. To ciekawe, o czym rozmawialiście? Rozmawialiście z Jaskrem. Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Coś kombinował Jaskier. W Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Jeden świadek mniej. Ale nim zginął, o, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Grubo. A tego chcemy wiedzieć, czemu się przybiera? No, spróbujmy. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a następnego oprychem zdoków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Dobra. Mamy szewca. To jeszcze dwie laseczki zostały do ogarnięcia. Za te wypytki sporo expa jest, spoko. Zobaczymy daleko czy niedaleko. Środek. Dobra,
Teleportować będzie szybciej. Ejże, ejże. Geralt, Gamoniu. No, idziemy tu. Okej, już widać drogowskaz. Cyk. Cyk. Prawie każdy element wojskowego ekwipunku ma 3 stopnie ulepszenia. W każdym ulepszeniu zmienia się jego wygląd, właściwości twojego rynsztunku. No dobra. To teraz biegniemy za kropeczkami na radarze. O, ładne kwiatki. Bardzo ładne kwiatki. O kurde. O kurde. Nie do... I co tu się wydarzyło? Ani igni nie zadziałało, pierożek nie zadziałał, nic nie zadziałało. Ale lipa. Kurde. To mnie zaskoczyli. Te iskry muszę sobie wyłączyć, nie wiem o co chodzi w tych iskrach. Po dotarciu do nowej wioski zawsze sprawdzaj. Nie zdążyłem przeczytać. Mieszkańcy Skellige przygotowują się na nadejście Ragnarok, ostatecznej bitwy dobra ze złem, która rozpocznie wybycie demonicznego okrętu z otrupich czymś tam. Zasłyszane rozmowy dostarczają czasami informacje o nowych zadaniach. Szybko przylatują te podpowiedzi. Możesz nieznacznie kontrolować kierunek i prędkość ślizgu postaci. Eliksir jaskółka regeneruje żywność w walce i poza nią. Rozkrwiłem dwóch przeciwników i na strzał. Kiedy płyniesz łódką, możesz użyć opcji szybkiej podróży, korzystając z mapy świata. Ale długo się to wczytuje. Na łódkę, żeby nie umierać. Dobra, jeszcze raz. Wypijmy teraz to. Mam wyśmienite jaskółki, mam. Okej. Okej, czy ja może tamtędy biec, czy mogę to ominąć? To są te ładne kwiatki. Człowiek z kurwiela juniora. No, spróbujmy ich pokonać jeszcze raz. Drugie podejście. Chodź, człowieku. A, fatality, rączkę. No teraz dobrze, a tam to wcześniej to nie wiem co to. O kurde. No oni też mają walnięcie. Uciekaj, uciekaj. Geralt. Dobra, zapaliłem. Ten jak szarżuje. Co za dzik. O, udało się. Dobra, no. Teraz jaskółka, nie jaskółka, tylko ignie zadziałało jak trzeba, a nie. Jakieś iskry. Ciekawe, by nie rzucili. Pimi tylko napsuli. Kurde, blaszka. No co zrobić, co zrobić, no. Nic nie poradzimy. Nic nie poradzimy. Musimy grać dalej. O, jest wykrzyknik jakiś. Geralt, zdecyduj się. Czujemy. Krzyknik to jeszcze trzeba sprawdzić. Co to jest? Dziecko. Co chcesz, dziecko? Co się stało? Oni... Oni... No to biegniemy za nim? Biegniemy. Zobaczymy, co chce to dziecko. Chyba, że zasadzka. Zasadzka. No kurde, blaszka. O nie, oni są za silni, spadam. Nie, nie chcę mi się z nim. 63 level. Już spadamy. Ale dziecko. Kurde, w konia mnie zrobiło to dziecko.
Chowaj miecz, bo zaraz cię strażnicy ubiją. A. Gwinta dalej nie grałem, możemy sobie zagrać z jakimś karczmarzem gwinta. Czy wchodzi? Wchodzi się. A jeszcze Triss musimy odwiedzić, mamy tam coś dla niej. Może w następnym odcineczku. A teraz od szczurów się nie umiera, głupia. Uzbrojone oprychy w mieście. Skandal. Łazimy. Co tu się dzieje? Ale dzieciaków tej. Szok. Choć to szok. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Nauczycielka. Proszę, ja ciebie. Dobra, poczekamy. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdę. Poczekaj, aż się lekcja skończy, czyli co? Medytować sobie? Medytujemy. To nie ten guzik. Jaskółeczkę uzupełnimy. Cyk. Po lekcjach? No, bardzo mnie to cieszy. Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Jaskier nie jest wybredny. Czytał się swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. No wie, Jaskier jakieś informacje zbierał. Widywałaś Jaskra po... Coś planowała, szuja mała. Nie, nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. No dobra. I za dużo się nie dowiedzieliśmy. Tylko pleśni, że coś potrzebował. Informacji jakiś. No dobra. Ekspa trochę wpadło. To ostatnia panienka. Porozmawiaj z Molly. Biegł się do Molly. Tutaj kropki pokazują. Nie tędy. A, Geralt, jak ty biegasz? Obok. A? Tak pięknych okoliczności. Biegł się. Tu jest jakieś przejście przez chatę czyjąś. Dobra. Go. Go. Okej, go. Jazda. Biegusiem. Dobra, już jesteś blisko. No znowu strażnicy jacyś. To willa baronowej Lavalette? A co cię to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Nie jest Molly. Witaj, Wiedźminie. Ciekaw jestem, co tu robisz. Bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Geralt z Rivii, zabójca potworów i mojego syna. Masz rację, generale. Moja wizyta to nie przypadek. To co? To jest z poprzedniej części pewnie. Kapitanie, ten człowiek nie ma tu wstępu. Morwanie, wybacz, ale odechciało mi się wyścigów. Przychodzić do kobiety, której zabiło się syna? No, myślałem, że wiedźmini mają lepszy instynkt samozachowawczy. Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. Masz nieaktualne informacje. Molly już tu nie pracuje. No, to gdzie jest? Wiesz, kim była Molly. Wiesz, że już tu nie pracuje. To może wiesz też, gdzie ją można znaleźć.
O tej porze prawdopodobnie popija poncz i zastanawia się, którego konia obstawić. Nie jestem w nastroju ciekawe. Żartów. Ja nie żartuję. Po śmierci Ariana, siostrzeniec Luizy przyjechał złożyć jej kondolencje. Zobaczył Mol i są już poślubieni. O, urodziła się, znaczy, wrzeniła się. Baronowa straciła syna, więc majątek przejmie po niej właśnie ów siostrzeniec i pani La Attard. Do niedawna zwykła Mol. I to gdzie ją znajdę? Na wyścigach pewnie. Nasza mała Molly ma nową pasję. Wyścigi konne. O ile wiem, powinna być teraz w willi hrabiny Wedelwood. Właśnie się tam wybieram. A skoro pozbawiłeś mnie towarzystwa Luizy, może zgodzisz się ją zastąpić? Kurde, pewnie jakieś wyścigi będą. Dobra, pojadę, nie chcę mi się biegać. Zobaczymy. No to w drogę. Ciekawe, co będę musiał zrobić za te informacje. Jakiś wyścig pewnie. Zakład może jakiś. Ej. Jadą. Ładne widoczki, ładne. Czytywanie. No dalej. O. Co się dzieje? Coś słychać? Jakieś szumy? No, jesteśmy na miejscu. Ładnie tu. Powiem ci, że w całej tej okolicy najbardziej intrygujące są rumaki. Interesujesz się nimi? Wszystkie są dla mnie takie same. Każdego nazywam płotka. Podejście. No. Ta siwa to Cantarella, klacz po kachirze, czempionie z wole. A, siwy to ładny kolor. Również koniom do twarzy. Ten kary to mój faworyt. Nemrod, czystej krwi, Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. No. Znasz się na koniach, co? Ale na żartach nie konie bardzo. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. No nie, będą wyścigi, tak. Co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknym. Mam wybranie. Takie siodło. Nie. Wolałbym załatwić sprawę z Molly. No oto i ona. Widzisz tę zgrabną dziewczynę? Załatwiaj swoje sprawy, a ja poobstawiam gonitwy. Jak będziesz chciał, to możemy razem wrócić do Nowigradu. Dobra. Porozmawiaj z Molly. Ona tam na dole gdzieś. Gdzieś na dół. A? O, i zleciałem, a nie wszedłem. Trudno. Wchodzę. Jest, Molly. Porozmawiaj. Tyk. Którego obstawiasz, pani? Waham się między Karym Ogierem, a tamtą siwą klaczą. Przepraszam, ale chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jestem Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Ten naopowiadał tam głupot. Prawdę. Dobra, to powiem. Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? I ja, jak Robin Hood. Jaskier by nawet, zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Odkąd jestem panią La Attard, nic, tylko jeżdżę na bale, rauty i inne, no, te asamble. To bardzo męczące. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Kogo siostra? Jaskier nie ma siostry. O.
Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świecie. Za pożyczone pieniądze chciał ją zabrać na randkę. Dobry jest. Powiedział, że będą truskawki. Takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię. Ale potem już się nie widzieliśmy. Dobra. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma... Uświadomimy ją. Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Nie, ale naiwna dziewczucha. Matki pewnie też. Jaka naiwna. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru. Ale utalentowana rodzina, co? Niezwykle. Yeah. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział, Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki, czy jakoś tak. Chciałabym mieć takiego brata. Okej. Dobra. Dziękuję, Moli. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Motyle. Bre. Dobra, konsultacja z Altanem. Pozbierane ślady. Gdzie jest ten majster od transportu do Nowigradu? Tu będzie? Pan generał? Tu jest. Jak to zrobić, żeby... R3, no. No to jedziemy do kolesia, będzie szybciej jeździć. Trzeba na skróty troszeczkę pykać, bo to widziałem wcześniej. Okej. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Tak, jest. Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. Ruszajmy. Go, go, go. Dobra, mam nadzieję, że w drodze powrotnej wczytywanie będzie trochę szybsze. Kręci się, kręci się, kręci. O. Zapominać widoczek, co widzieliśmy. No i co? No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Dobra, jaki miluś ten generał. Aż w boku jestem. Dobra, idziemy do Zoltana teraz. Ciekawe, co on wywęszył, czego się dowiedział o Jaskrze. Pewnie będzie wesoło z Zoltanem. Zoltan jest spoko krasnolud. Spoko krasnolud jest Zoltan. Tutaj mogłem sprawdzić, jak to daleko jest. Mapa świata. Pójdźmy. No. Zarobić, co? Każdy chce zarobić. Czasy. Biegusiem, biegusiem, biegusiem. Jest na ryneczku. Wbijamy na szybką podróż. Tyk. Mam nadzieję, że tam będzie w linii prostej można przejść na miejscowe, a nie obchodzić mury. Dobra, przynajmniej szybko było.
A, szybciutko. Chleba nie ma, pieniędzy nie ma. Chleba nie ma, pieniędzy nie ma, bida pani. O, jest. Do kogo on gada? A tu sowa jakaś jest. Jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Nie zrobisz sobie papugi. Zoltan. No tak. Chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sobie nie zrobisz. Zrobię, zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w gwinta. No ale przecież mieliśmy gadać o jaskrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Chyba coś mam. Dziewczyny nie widziały jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. Aha, no to wszystko jasne. A, Zoltan wie. Szyla, tak, to musi być ona. Może. Czemu nie było jej na liście? Wiesz, z tą Pryszcillą to jest inna sprawa. Jaskier się chyba w niej duży. On się duży w co drugi. No raczej. Jakby to wytłumaczyć? Kogo Jaskier kocha najbardziej? Siebie. No właśnie. A ona jest jego wiernym odbiciem. Nie wierzę w to. Jaskier zakochany? Naprawdę zakochany? Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Będzie ziółko, tak jak i ona. Pryszcilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. To co, czeka nas wieczorek z poezją? Prawdziwą poezją, Geralt. No, a Zoltan co się dowiedział? Łe. Po zachodzie słońca w zimorodku. Zimorodek, dobra. Czyli po zachodzie słońca. Którą mamy godzinę? Noc. Tu jest dzień. Zobaczymy tak. 19. No co ty tu robisz tej? Idę. Jak wyjdę, to on tam będzie. Daleko to? Tego znacznika. Dobra. Teleport, teleport pogania. Bezbożnik. Chyba ty. Tyk. I już, ryneczek. Dobra. Grolcie. Biegu się, biegu się, biegu się, go, go, go. No te ładne kwiatki. I jak? Jak będę duży, zostanę rzeźnikiem. O, ale dobrze, marzenia trzeba mieć. Ale traf te drzwi. Jest. Dobra, pasuje wszystko. Gdyby występ oglądali pewnie. Pryszcilli. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Jest, padurka.
No, całkiem ładnie śpiewa. Dobra. Za wilczym śladem przez gniew z moich chcę. Kończ, kobito. Wszyscy płaczą. Ładnie śpiewasz, ale. O! Geralt go zauważył, czy nie? A po występie. Sytuacja na stojąco, Geralt. Romantico. Ja go znam! Jego też, ja też widziałem gdzieś. To on mordował temerskich chłopców. A, z Białego Sadu, karczmarka. Cichaj, kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury, a mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Ciebie. Nie daj się sprowokować. Tego co pamiętam. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. O, poznała ich. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Wieśniaczka z Białego Sadu przyszła. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryscilla, alias Cyraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Jaskier, ty klepo. Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Dobre. Tajne przez poufne. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Ravena. No tyle noga. I więcej go już nie widziałam. Ten się wziął za napady. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Następnym jeszcze. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggy'm Ravenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. A, kto go tam wie? I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz... Jemu teraz nie jest do śmiechu i mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggy'm Ravenem. Gdzie ich znajdę? No to już na grubo będzie. To nie wiem, ale Raven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczne. O, łaźnie. To będzie coś dobrego. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Dobra. Dorwać juniora. Iść do łaźni i porozmawiać z Ziggy'm
Rubenem. Zakarmię pusie i będę czekał. A nóż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. Dobra. Jakieś tu nagrody ciekawe? Zadanie ukończone. Jest, tak myślałem, że to będzie dużo ekspozyto. Dobrze, zobaczmy. 1440 punktów doświadczenia. Coś pięknego. Nowe zadanie. Zobaczmy to zadanie, jaki jest poziom. 61, to akurat na mój poziom. Ale ja bym chciał odwiedzić Triss. Pokaż Triss statuetkę, ale to jest 63 poziom. To jeszcze za krótki jest. Trzeci poziom. Nawiedzony dom. Dobra, zrobimy sobie nawiedzony ponownie. A później będziemy szukali juniora. Dobra. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do następnego. Pozdro.